Cześć wszystkim! Znowu powiem 7. Życzę tyle co w Eternity. Dobra, w poprzednim odcinku zagadaliśmy z Wajliańską... W każdym razie z Walianami... Z tymi ludźmi. Dali nam parę misji. Parę misji do zrobienia. Czy mówiąc... teraz mamy znaleźć jakieś... Dziecko pięciu słońc. Znaleźć umowy handlowej za nie. To będzie pewnie w zadaniach, co? Tak, iść na most. Vincent Agosti chce, abym powstrzymał bandę poszukiwaczy przygód przez plądrowanie engwitańskich ruin i spowodowanie incydentu dyplomatycznego. Idź na most Edwellan. Czy to jest... Tutaj? Tak. Dobra. No to wrogę. Pochodzimy sobie trochę z Paleginą, żeby zobaczyć, jak ona sprawuje się w walce. I statystyki nie wyglądają najlepiej. Ale cóż, może statystyki to nie wszystko. Udawaj kupca od mostu brazyckiego na moście. Okej. Okay. Wszyscy wyglądamy na kupców, nieprawdaż? Kupców, którzy potrafią się bronić, ale... W pewnym momencie musieliśmy kupić to, czym się bronimy. Gdy się zbliżasz, dłoń mężczyzny pozornie od niechcienia wędruje do rękości cepa zawieszonego przy pasie. Czego od nas chcesz? Mówili wam coś nazwisko... Barkozi? Tak, spóźniłeś się. A my nie znosimy czekać. Lepiej, żeby to się nie powtórzyło. Skoro grzeczności mamy z głowy, przejdźmy do konkretów. Na południowym krańcu doku w Darze Ondry znajdziesz obluzowaną deskę, tuż obok zatopionego statku. Zostaw pod nią zapłatę. Akceptujemy wyłącznie monety albo kamienie są szlachetne. Wolelibyśmy klejnoty. Znacznie łatwiej nieście niż kilka worków z monetami. Więc tak, podmieniamy zapłatę na engwitańskie relikty? Warte nieco mniej, niż będzie wynosić zapłata. Mniej, bo w koszty wliczamy ryzyko zawodowe i zorganizowane niewyprawy. W końcu to my odwaliliśmy całą robotę i nadstawiamy karku. Oto cała filozofia. Łatwizna, nie? Jakieś pytania? Skąd mam wiedzieć, że po prostu nie zgarniecie forsy i tyle was zobaczę? Maestry Fucillo i maestry Ross nie mają żadnych zastrzeżeń. Coś się nie podoba? To fora ze dwora. Grand Fontania mogło się wściec, gdy przyłapił was na plądrowaniu engwitańskich ruin. Elfka uśmiecha się drwiąco. Jeśli wystać się tak będzie, co zdarza się rzadko, upewnimy się, żeby Glan Fantanom szybko przeszła złość. Świadkowie są niewygodni. Skąd wiecie, które relikty są drogocenne? Dość dobrze znam engwitańską kulturę. Jeżeli mówię, że coś jest cenne, to tak właśnie jest. Do tej pory Anverion nigdy się nie pomylił. Przekaż swojemu panu, aby się nie martwił. Nie wyciśniemy mu rupiecia. Przez cały ten czas nikt was nie złapał? No. Bo walijański ambasador Agosti wie o nas i próbuje pokrzyżować nam szyki. Jednak nie jest tak sprytny, za jakiego się uważa. Poza tym nasi patroni z Republik są potężniejsi i bardziej wpływowi niż on. Tak więc nie mamy powodów do zmartwień. Dobra, nie mam więcej pytań. Dobra, daj nam około tygodnia i coś ci załatwimy. Okej, okay, teraz mam ich pokonać. Złe wieści! Orminat, kupiec od Brozociego nie przyjdzie. Rycerze Tygla zganie go przed przesłuchaniem. Obawiam się, że stoi za tym Agosti. A co to się dzieje? Kto to? Dobre pytanie. No cóż, to dosyć niezręczna sytuacja. Za dużo wie. Zabić go! Okej. Okay. Dobra, co my tu mamy? Mamy sporo magów. Zaraz im zafundujemy ognistą radość. Dobra. Ty wypalisz w tego łotrzyka. Ty też wypalisz w łotrzyka. Ty zajmiesz się łotrzykiem. A wychodźcie tutaj. Dobra. Tak, łotrzyk dosyć szybko padnie. Ty chodź tutaj.
Okej, świetnie. Właśnie, jakie ty masz ataki? Zaprzysięgły wróg. Czy chcę to kogoś używać? Łotrzyk padł. Więc teraz możemy na nich nakrzyczeć. Ty atakuj tego gościa, on jest najwytrwalszy. A, też masz płomienie poświęcenia, dobra, to używaj tego. Ty się skup na magach. Ty również. Może na tym... A, ty zajmij tego, żeby nam nie przeszedł tutaj. Dobra. Okej, magowie tutaj coś nam... Ich magowie coś nam tutaj... Paraliż, niefajnie. Dobra. Teraz się nimi pozajmujemy. Okej, dobra, zamęt nam widzi, niefajnie. Dobra, możemy im odpowiedzieć tym samym, ale w sumie nie ma takiej potrzeby. Okej, tego zdominowaliśmy. A, ty też jesteś zamęcony, niefajnie. Zajmij się tym magiem. Teraz go szybko zajmiesz, co? Byłoby fajnie. Dobra, tu już jesteś odparaliżowany, fajnie. Dobra. Jesteś w zwarciu z kimś? Chyba jesteś. Dobra, zajmij się najpierw tym Tobim. Okej, to możesz przejść dalej. Okej. Zajmij się tym magiem. Nie. Możesz im tutaj załadować leżenie magii. Ładnie. Tutaj ochraniaj go. Możesz mu jeszcze przywalić. Dobra. Okej. Teraz ty możesz go złapać w zwarciu. Ładnie. Wykończmy jeszcze tego maga. Okej, ładnie. Hey there. Zaszło, czy mieli coś wartościowego. Krwawy pancerz. Okej, zobaczymy. Pelagia może to zobaczyć. Poza tym solidne. Jakiś grimoire. No i sporo pieniążków, fajnie. Co ty miałeś? Kolejny grimoire i resztę solidnego prawa. Dobra, zobaczmy te nowe grimoire. No, czwarty poziom. Ale obie już mam wszystkie zaklęcia, więc do skrzynki. Tutaj również czwarty poziom. Namacalna zjawa. Tworzy upiornego sobowtóra, który razi wrogów elektrycznością. Okej, ciekawe. Tutaj co to jest? Odsunięcie słabości. Redukcja obrażeń minus 5, obicie minus 10. Okej, w promieniu. To by było całkiem ciekawe. To też weźmy, tak na przyszłość. Alot. Czy co ty masz czwartego poziomu? Same fajne rzeczy. Czy z trzeciego poziomu mogę coś wziąć? Z gówno pochopność. Wywalę, bo i takiej nigdy nie używam, bo to jest tylko na maga. A wezmę to odsłonięcie słabości. Może się przydać przydatne. Okazać przydatne w niektórych sytuacjach, dobra. Okej? By było tyle, jeżeli chodzi o to zadanie. Wracajmy na zarzewie. I do ambasady. Raz, dwa. Szybciutko. Właśnie. Miałem zobaczyć tą zbroję. Przyznaję szał przy trafieniu krytycznym. Użycie dwa razy na potyczkę. Co to daje? Moc plus 4, kondycja plus 4, tempo ataku plus 33%. Okej. Zdrowie i wytrzymałość niewidoczny przez 12 sekund. Jak to porównamy, to jest
dużo lepsze. Chociaż mam mniejsze odzyskiwanie gotowości. Weźmy jej, nałóżmy to. Ładnie wygląda w tym, muszę przyznać. Dobra, niech sobie w tym chodzi. Możemy coś jeszcze... Tak, moglibyśmy jej dać jeszcze pierścień ochrony. Właśnie, jaką ona ma celność? 12. 72. Więc tak nie najlepszą. Możemy jej jakiś lepszy miecz dać. Ten, który Eder wcześniej używał. Przecież go mam jeszcze, prawda? Mam. Sprawiedliwość. Dobra. Porównaj sprawiedliwość, szybkość niska, celność plus 4 obrażenia. No w sumie obrażenia troszkę i skoczą, bo dostanie te dodatkowe obuchowe. Ale celności to nie zwiększy. Dobra, nie zamierzam jej zbytnio wyposażać, bo nie zamierzam długo jej trzymać w drużynie. Jeden paladyn to zdecydowanie wystarczająco. Chociaż jej zdolność łapi ducha jest przydatna. Okej, co ten poprzez wyjątku... A, tak. Poświęca celność, żeby zwiększyć zadawane obrażenia. Celność zwarcie minus 5, obrażenia plus 20%. Nieźle. Hey there. Mogę nawet tego używać. Chociaż jej celność nie jest powalająca. Dobra? Sure. Agosti. Good day to you. Z tobą miałem porozmawiać? Tak. How do you do? O, pojawiło się. Spotkałeś się z zapomnianymi, ale poszło nie do końca tak, jak planowałeś. O! Nie dowiedziałeś się więc nic o ich akcji przemytniczej? Szło mi całkiem dobrze, dopóki nie odkryli, że nie jestem wysłannikiem Barcoziego. Rozumiem. Cieszę się, że to przeżyłeś. Miałem nadzieję na subtelniejsze załatwienie sprawy, ale co się stało, to się nie odstanie. Nie mam pojęcia, co z tego wyniknie. Ale to już mój problem, nie twój. Weź te klejnoty jako zapłatę za swoje usługi. Jeśli to wszystko musisz, muszę wrócić do swoich obowiązków. Okej, masz jeszcze jakieś prace? Chyba nie. Okej, spoko. Wyłącznie dostaliśmy za to zadanie. 1800, spoko. Ktoś jeszcze może tu będzie miał dla nas jakąś robotę? Wygląda na to, że nie. Ale przejdźmy się i zobaczmy. No to nie. Dobra. Udajmy się do twierdzy. Czy to już chyba wszystko, co tu mieliśmy do zrobienia? Mamy ostrze bezkresnych ścieżek, mamy zlecenie. Do gospoda w bliźniaczych wiązach, ok. Co pod ziemi, długi łowy, sen i wspomnienie. Blężenie, łowca i brat. Udaj się tak, dziecko pojęciu słońc. No dobra. No to na wszystkie zadania. W Zatoce Buntu. Dobra. Przejdźmy się do Kenua. Odbierzemy nagrodę za zlecenie. Okej, do baronu przybyła. Well done. A formidable fortress in the old style. We don't build them like this anymore, you know. Not by the sea. Too vulnerable to cannons. A, tak. Pilar Eternity działa. Tak, ma miejsce w czasach przypominające nasz renesans trochę. Więc działa były już bardzo powszechną rzeczą. Dobra.
Moglibyśmy go sprzedać. Ale wiecie co, potrzymam go jeszcze trochę. Zobaczę, czy coś specjalnego będziemy mogli z nim zrobić. 1200 sztuk miedzi. Nie potrzebuję. Dobra, zbudowaliśmy skład osobliwości. Może popatrzmy coś jeszcze z obronnością. Labirynt, gojówka. Nie, to już mamy. Leśne ścieżki. Palenisko, laboratorium. Dobra, wygląda na to, że już tylko leśne ścieżki i żeby labirynt został nam z obronności, więc... wiecie co? Wezmę najpierw forum. Ostatnio całkiem dobrze nam poszło z obronnością. Zobaczmy jeszcze ten dom wynalazcy. Czy coś w nim możemy zrobić? Good day, stranger. Pokaż, co oferujesz. Pułapki. Ech. I reset postaci. Dobra. Nieważne. Idziemy od niego. Sure. I must say, I'm impressed. Dobra, zajdźmy jeszcze do warowni. Odbierzemy rzeczy z ostatniego zlecenia misji, jaką dostaliśmy. Sprzedawca dóbr wszelakich. Okej, całkiem sporo różnych różnych ziół nam się pojawiło. Chyba z chatki zielarza, czy coś takiego, co mamy. Okej. Z sprzedawcą niewolników nie będę rozmawiał. Wrócimy się i wracamy z powrotem do bliźniaczych wiązów. Dobra, cieszę się, już to słyszałem. Dobra. Na razie zostawię Paleginę. Jak znajdę w bliźniaczych wiązach jakąś karczmę, a mamy się tam udać, żeby zrobić jej zadanie, to ją wtedy z powrotem wezmę. Dobra. Kores. Bierzemy z powrotem niezłomnego. I idziemy do Gawendy z powrotem. Z jakiejś powody trochę FPS-y tutaj spadają. Już dlatego, że to całkiem spora lokacja. Dobra. Niskobudowniczych, chatka. Czy co? Pochodźmy sobie po chatkach. Jakieś upiory. Czy mogę to stąd zrobić? Tak, osobiście. Pozostało 3 dni. Okej, na razie zostawmy to. Pochodźmy sobie po gawędzie i poszukajmy jakichś zadań pobocznych. Zobaczymy, czy znajdziemy coś ciekawego. Nisko budowniczych. Z jakiegoś powodu nie ma tu żadnej muzyki. Nie, ogień w domostwie Simoka nie ogrzeje przybranego dziecka. Jeżeli znajdujesz się wśród kupców, zapomnij o szczerości. Okej. Okay. Jest parę chatek, do których możemy wejść. Zobaczmy, czy tam ktoś potrzebuje pomocy. Poszukiwaczy przygód.
Wygląda na to, że nie. Sobie myślę, że tak, gdyby była jakaś specjalna chatka, to po prostu by posiadała nazwę czy kogoś. Okej, okay. A nie. Tutaj ktoś jest. Pogadajmy z nią. Many blessings, traveler. Witaj w moim domu, cudzoziemcze. Jestem Lenzi, uzdrowicielka i duchowa przewodniczka. Co cię tu sprowadza? Opowiedz mi o sobie. Miejscowi nazywają mnie mądrą kobietą. Oddają mi tym określeniem szacunek. Wiem o tym, ale czuję się przez to stara. Jestem zielarką i znacharką. Spędziłam większość czasu opiekując się chorymi, przyjmując porady i wytwarzając lekarstwo dla cierpiących. Podoba mi się twój ptak. Ma jakieś imię? Tak, ma. A nie powinna była zgodzić się, by wybrała mu córka znajomej. Pełne imię jest nieco głupawe, więc w skrócie nazywamy go Dziobkiem. Kolejnego ptaka nazwał imieniem jakiegoś Anamfaty. Dobra. Na to, że nic nie ma ciekawego do zrobienia. Dobra, idziemy sobie. Dobra, przypomnij mi sobie, co tutaj mam do zrobienia. Porozmawiaj z te Lemgatami w Dorze Czuwiązów. Łowca i brat w północnej głuszy, okej. I jeszcze mamy to... Ojejku, zlecenia nie oddałem. Niespecjalnie się tam udałem, żeby oddać zlecenia. No cóż, trudno. Jeszcze co mieliśmy? Ku handlową. Pomóż Palginie ustalić szczegóły umowy handlowej z Anamfatką. Okej, okay, to chyba już teraz moglibyśmy zrobić. W takim razie musimy tylko znaleźć tutaj jakąś... jakąś... gospodę. Stój, co zjedziemy przed. Wstęp do pozostałej części miasta jest zakazany, chyba że posiadasz upoważnienie do jednego z Anamfatów. Nielegalne wtargnięcie karane jest śmiercią. Przychodzę z błogosławieństwem prowadzonych busolą obejrzeć kamień węgielny. Zawsze zbyt pobłażliwy w stosunku do Estramurn. Idź więc, tylko ostrożnie. Tam przy świętych kamieniach. Okej, okay, spoko. Do rzeczy wiązów. A wyłączmy na razie przyspieszone tempo. Trochę dziwnie wygląda. Okej, okay, mamy tu jakąś chatkę. Jakąś inną chatkę, salę wojowników. Dobra, to wiecie co, zwiedzajmy po kolei. Wczytywanie nad małych lokacji trwa trochę długo. Okej, okay, mamy coś, co możemy zabrać bez skrupułów. Okej. Okay. Zestaw obozowy się przyda. Dobra, wychodzimy. Krwawe piaski, sala wojowników. Złocisty gaj. Okej. Okay. Anamfatka, porozmawiaj do rzeczy wiązów. Czyli gdzieś tutaj.
Gdzie to może najpierw pójdę do Stero Pieśni i zobaczymy, co tam się znajduje. Że będzie coś ciekawszego. Okej. Okay. Na to, że mamy również odkryte wyjście do północnej głuszy. Więc będziemy musieli się tam udać w najbliższym czasie. Paszcza Galvaina. Okej. Okay. To jest przejście do Gawendy, Wyspa Pochówków. Oraz przejście Staropieśni. Południowe mrozy, okej. Okay. Ale przejście do północnej głuszy jeszcze nie. Okej, okay. Dobra, to pokręćmy się tutaj trochę. Zobaczmy, co znajdziemy ciekawego. Uła! Wygląda na to, że ciekawe rzeczy się tu działy kiedyś. Tak, twierdzę, owszem, najwyższa powadka rzadka już staje w cieniu do rzeczy wiązów. Okej. Okay. Tu jest jakaś kobita. Orwa. Pogadajmy z nią. Cóż, oczy moje widzą. Wyciera usta wierzchami dłońmi, jej zęby krzywe i ostre pozbawione na czerwono. Estramorzyn nie są tu często widywani, wydobuje resztki korzenia w kolorze ochry, które oblepiły jej dziąsła. A wiesz, mi widuje wiele rzeczy. Być może także chciałbyś je zobaczyć, tak? Gestem wskazuje na zęby się ze sobą asortyment roślin korzeni. Okej, pokaż, co masz na sprzedaż. I co my tu mamy? Swój haragan, swój paraliżu. Okej. Fajne. I parę innych rzeczy. Hey there. Czy to zobaczmy, co byśmy potrzebowali, żeby na przykład taki puklerz podnieść do jakości mistrzowskiej. Brakuje nam adrowej smoczej łuski. Czyli potrzebowalibyśmy adrowego smoka zabić? Oraz łuska smoka bagiennego do przedmiotu legendarnego. Okej, no i oczywiście poziomów nam brakuje. Na razie nie powinniśmy się chyba tym przejmować zbytnio. Weźmy tą zbroję. Nie tą. Chociaż w sumie... Szkodowo tą zbroję. Chcieli zakląć do znakomitej jakości. Brakuje mi mózgu witraka oraz szafirów. Okej. Okay. Gdybym chciał na przykład ten miecz... Nie, on jest już wyjątkowej jakości. No właśnie, czemu ty odrzuciła się na stiletto? Tak, bo ten sami na 10% trafi na krytyki. Okej. Okay. Znakomite stiletto. Myśmy to chcieli zakląć. Znakomitej jakości. Też brakuje mózgów jakiegoś gościa. 8 plus 30 to nie ma żadnych. No, okej. Okay. Tak, zdecydowanie to jest słabsze. Chciałbym to mocno polepszyć, żeby się nadawało. Okej. Okay. Swojona antylopa. Ciekawy to mają klimat w tym mieście, że mnóstwo oswojonych zwierząt sobie biega w samopas. Delm. Nikogo, kto wysłucha, ni serca, w którym żar spali, nie rozgorzeje pieśń żadna bez... Co to jakiś bard jest? Bądź pozdrowiony, cudzoziemcze. Znany jestem jako Delm, pieśniarz staropieśni. Nie wiem, że delektujesz się pięknem tego świętego miejsca. Czy to ty jesteś miejscowym artystą? Śpiewam, by zabawiać gości staropieśni, ale niestety widownia mocno się przepędziła. Chłodny powiew dochodzący ze świątyni Rymganda odstraszają słuchaczy. Śpiewam, ale nikt nie słucha, moja muzyka jest bezużyteczna. Znam jednak rozwiązanie problemu, sposób, by nadać moim pieśniom trochę ciepła i namiętności, które pokonają nieustający chłód Rymganda.
Potrzebuję tylko kilku rzadkich ptaków śpiewających. Mógłbym je zjeść i wchłonąć ich umiejętności. Dzięki takiej muzycznej biegłości w duszy mógłbym śpiewać pieśń, która sprowadziłaby z powrotem radosne tłumy. Coś zjeść? Te ptaki? To chyba nie zadziała w ten sposób. Jedzenie mięśni zwierząt czyni cię silniejszym, prawda? A gdy zjesz zielone rośliny, czy nie przenika ci ich ostry zapach, aż do płynów, które wydalasz? Tak, jest. Tak jak nie można się pocić, będąc spragnionym, tak ja, aby śpiewać, potrzebuję pożywienia dla duszy. To są podstawy. Czy rodzice nie nauczyli cię niczego na temat łańcucha pokarmowego? Oszczędź mi swoich racji, pomogę ci. Cudownie! Aby moja pieśń miała doskonałą melodię, będzie potrzebny tiam, ptak często widywany na terenie całych bliźniaczych wiązów. Najczęściej wije gniazdka w koronach wysokich drzew, ale spotyka się też udomowione okazy. Będę też potrzebował łuskoskrzydłacza. Łuskoskrzydłacze gniazdują w formacjach z adry, której barwa najlepiej współgra z ich naturalnym kamuflażem. A i najważniejsze, jeżeli mam uderzyć wysokie tony, będę potrzebował śpiewaka chmur. Te małe szczebiotki można spotkać tylko na największych szczytach górskich. Wielkie dzięki, Estramor. Przynieś mi te ptaki, ja zaśpiewam jak sama Hyela. Okej, dobra. Dziwak. Hounds. Loyal to a fault without a mind of their own. And a crack of your staff sends them whimpering. What better symbol for Galloway could there be? Okej, dobra, w następnym odcinku dalej się porozbijamy po staropieśni oraz po do rzeczy wiązów. A później... No cóż, zobaczymy co później. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!